control, my shit just a voodoo. Just a voodoo, just a voodoo. Better control. Za chwilę staną przed sobą dwa zespoły wielkiej klasy. Czekamy na pierwszy gwizdek. Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Dziś mamy dla Państwa mecz ćwierćfinałowy tych rozgrywek pucharowych. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Przed nami ćwierćfinał. To już nie jest mecz sparingowy, ani nawet spotkanie fazy grupowej pucharów. Tu trzeba będzie pokazać wyższość na... Chyba będzie gol! Proszę bardzo! Nie czekaliśmy długo na pierwszego gola. Teraz pytanie, czy i kiedy będą kolejne? No to mamy 1-0. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? No, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie out. Nie przemyślał tego. To nie mogło się udać. Jest strzał. Bez trudu teraz to broni. Doje. Bernardi. Dobrze teraz grają. Cierpliwie szukają luki. Czy trafi do siatki? Dobra, spokojna interwencja. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. To nie było skuteczne wybicie. Ale na razie nic z tego nie będzie. Mija obronę tym podaniem. Zablokował teraz ten strzał, ale dalej groźnie. Nic z tego, spokojnie broni bramkarz. Doje. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Oj, tak nie można. Niebezpiecznie. Piłka w siatce. Oj, to mała kompromitacja. Gol darowany drużynie przeciwnej. Ależ głupi błąd. No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż gol. 2-0. Gramy dalej. Faul. Gwizdek. Wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką. Całkowita kontrola nad przebiegiem spotkania raczej nie wróży dobrze drużynie przeciwnej. Prowadzący spokojnie sobie rozgrywają piłkę, a cenne minuty mijają. Bez problemu odbierają piłkę. Piłka bezpiecznie w rękach bramkarza. Nieudanie teraz. Strata. Zatem strzela. Bez wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Już niedługo gwizdek na przerwę. Goście wyraźnie tutaj prowadzą. Tak, bardzo udane 45 minut w ich wykonaniu. Bezpieczna dwubramkowa przewaga wywalczona bez większego wysiłku. To pokazuje, że jeszcze mają rezerwy i zapewne na tym wyniku nie poprzestaną. Ale to już raczej po przerwie. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą.
Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Uwaga! Musi to trafić! Gol! Piłka w siatce! 3 bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Mamy powtórkę. Tak, defensywa robiła co mogła, ale mogła, jak widzimy, niewiele. No, przy takiej determinacji tu musiało skończyć się bramką. I mamy obecnie 3-0. Teraz, czy dobrze to wykończy? Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasków. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Ale to za mało. Obrona szybko załatała tę dziurę. A teraz? Skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Powiększają przewagę 5-0. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Niektórzy się pewnie już tego spodziewali, ale powiedzmy oficjalnie. Gabriel Jesus przenosi... Ale popatrzmy, bo mają okazję. Zrobił to! 3. raz! Umieszcza piłkę w siatce! Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. A więc pogrom. 6-0. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Prowadzi piłkę do środka pola. Ależ ma rozregulowany celownik ten zawodnik. Niebywałe! To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Uwaga, okazja! Oj, trochę przysnęła obrona. Groźna strata blisko własnej bramki. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. No, same liczby mogą imponować, mówiąc wprost, całkowicie zdominowali dziś rywali. Konstruują akcję za akcją, a do tego są skuteczni. Skończy nam się tu chyba pogromem. Popatrzmy, jak rozwinie się kolejny atak. Piłka trafia za linię końcową po rykoszecie. Mamy więc rzut rożny. Teraz krótkie rozegranie. Uderza na bramkę! Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Tak się powinno stopować ataki rywala. Dobra, teraz piłka na dobieg. Będzie groźnie. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Rzuca się i broni tak, jak trzeba. No, 3 zmiany jednocześnie.
Ciekawe, jak wpłynie to na obraz gry. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Bez trudu teraz łapie piłkę. Gra toczy się mimo tego faulu. Ha! Piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Czy zdoła strzelić? Mecz dobiega końca. A do następnej rundy pucharu.